To długa historia. Dawno temu na wyspie Archolos władzę sprawował Wolfzack, z lokalnego języka syn wilka. Zjednoczył on wyspę pod swoimi rządami, rozwinął handel zamorski i rozpoczął wyprawę na wyspę Londram. Co jest ważne w tej historii, gdyż Londramczycy, słynący ze swoich wyśmienicie wyszkolonych łuczników, po długiej kampanii wygrali wojnę i obronili swoją niepodległość. A Wolfzack zakończył kampanię, która okupiona była wysokimi stratami własnymi. Na własnej wyspie przyjął wiarę w Adanosa, odrzucając starą wiarę swych przodków. W geście współpracy i oddania ofiarował on nowo przybyłym na wyspę magom wody dwie wschodnie wysepki, na których czasem magowie wody wzbudowali klasztor Adanosa. Po śmierci legendarnego władcy wilczych synów Wolfzacka, na jego prośbę władzę nad wyspą przejął jego trzech synów. Najstarszemu synowi o imieniu Korwan Wolfzack podarował władzę nad miastem i terenami od miasta zależnymi. Wtedy jeszcze miasto Archolos było nazywane miastem Cholos. Zamiast kamiennych umocnień miasto było bronione przez drewnianą palisadę, a zamiast ratusza był duży drewniany dom dla starszyzny klanowej. Miasto było dużo mniejsze niż obecnie, ale w dalszym ciągu było stolicą kulturową wyspy, a farmy okalające miasto zaopatrywały wyspę w żywność. Jarund, średni syn, objął panowanie nad górską cytadelą na wschodzie, czyli Wilczym Leżem, oraz warownią Vardal na zachodzie. Odpowiadać miał za militarne skrzydło wilczych synów. Najmłodszy syn z całej trójki o imieniu Farkand w spadku otrzymał ziemię na południu, przy ujściu Srebrnej rzeki. Obecnie na tych terenach znajduje się wioska Silbach, która kiedyś nazywana była Srebrną Wioską bądź Srebrnym Dworem. Za dawnych lat wioska ta była istotnym punktem w handlu srebrem z resztą świata, co spowodowane było spływaniem kawałków srebra z gór na wschodzie przez rzekę. Wieś była dużo mniejsza, ale głównie zajmowano się tam handlem zamorskim. Z tego też powodu wieś się rozrastała, a mieszkańcy się bogacili. Korzystając z okazji, to od 20 do 21 kwietnia w Lublinie będzie odbywał się Festiwal Gier 3K6. W Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. Impreza będzie zahaczała tematyką o gry RPG. Będę tam ja oraz ekipa Ryżowego Księcia, gotikowej gry karcianej, którą zapewne już znacie, bo na tym kanale pojawiły się dwa filmy na ten temat. Jest też wielu innych znakomitych gości. Link do całego programu będzie w opisie filmu. Tak jak ostatnim razem również będzie odbywało się Gothic Piwo w Lublinie. Link do wydarzenia facebookowego również będzie w opisie filmu. Trójka spadkobierców Wolfzacka miała rządzić wyspą rozważnie i mądrze, przede wszystkim wspólnie. Jednak najstarszy syn Korwan, chcąc pójść w ślady swego ojca, wybudował potężną flotę, aby być panem mórz. Pozostawił on miasto swojemu namiestnikowi i wyruszył w daleką podróż. Pod jego nieobecność średni syn Jarund rozpoczął inwazję na tereny najstarszego brata. Kiedy flota odpłynęła, miasto pozbawione było większości swoich obrońców. Dlatego też szybko ono upadło, a tereny miejskie zagarnął Jarund, który stał się hegemonem wyspy. Najmłodszy syn Farkand sprzeciwił się bratu, gdyż nie chciał jego dominacji na wyspie. Chcąc utrzymać status quo i wolę zmarłego ojca, aby osłabić pozycję hegemona, Farkand i jego ludzie splądrowali farmy należące do brata. Celem było jedynie osłabienie gospodarki, nie spodziewał się jednak odpowiedzi brata na ten czyn. Ten odpowiedział odwetem i wraz ze swoimi siłami zaatakował tereny Srebrnej Doliny i zepchnął najmłodszego brata do samego ujścia Srebrnej Rzeki. Farkand nie miał wyboru, musiał negocjować. Wysłał on emisariusza na dwór króla Londramczyków z prośbą o pomoc. Król wyspy Londram, pamiętając stare wyrządzone krzywdy za czasów Wolfzacka, za pomoc zażądał włączenia całej wyspy Archolos do swojej korony. Cena była wysoka, ale Farkand przystał na tą propozycję, chcąc tylko, aby na wyspie zapanował pokój, tak jak życzył sobie tego jego ojciec. Wraz z nadejściem Wielkiej Zimy front nieznacznie się posuwał. Połączone siły Farkanda i Londramczyków dotarły jednak już pod twierdzę Vardal. Wydaje się, że wojna jest przesądzona. Król Londram, pomijając sporą armię, wystawił także ogromną flotę, która stacjonowała u wybrzeży wyspy Archolos. Choć tereny północne i centralne zajęte były przez połączone siły Londramczyków i Farkanda, to Vardal, Wilcze Leże i miasto dalej należało do Jarunda. Połączone siły nie były w stanie zdobyć Vardal, a Vardal miało dość zapasów na długie miesiące trwania oblężenia. Nastąpił impas. Jednak to właśnie podczas trwania tej zimy i trwającego konfliktu zwiadowcy zaobserwowali płonącą flotę Londramczyków. Nieopodal floty była dużo liczniejsza grupa statków pod sztandarem nie Korwana, ale Maksyma III Zdobywcy, ówczesnego króla Myrtany. Tak też wykorzystując trwający od długiego czasu konflikt na wyspie, Maksym III z całą swoją potężną armią paladynów i knechtów zdecydował się na zdobycie wyspy. Jarund prosił najmłodszego brata, aby w obliczu inwazji nastąpił pokój i wspólnymi siłami walczyć z Myrtańczykami. Farkand jednak za każdym razem odmawiał. Jednak ten prosił o pomoc magów wody, sojuszników swojego zmarłego ojca, zamieszkujących nowo wybudowany klasztor na wyspie. Jednak zawalony przez sztorm most łączący klasztor z wyspą został odczytany przez magów jako znak unikania ingerencji magów w sytuację na wyspie. To rozpoczęło bierność magów. Inwazja myrtańska była krwawa i brutalna. Rozpoczęła się od desantu wojsk królewskich na północną plażę. Choć z niewielkimi problemami to przyczółek zdobyto, a następnie całe północne i centralne trakty. Armia królewska podzieliła się na trzy grupy. Jedna grupa oblegała Vardal, druga miasto, a trzecia spychała armię Farkanda na południe. Kiedy armię Farkanda zepchnięto na południe wyspy, pod zboczami wulkanu zadano mu śmiertelny cios. Jego armia, a także armia króla Londramczyków, który skończył martwy w wodzie, poszły w rozsypkę. W międzyczasie wojska myrtańskie zdobyły też miasto, lecz Jarund wraz z grupą swoich ludzi uciekł kanałami z miasta. Wszystkich żołnierzy w mieście wybito, a samo miasto spłonęło. Reszta mroźnej zimy skupiona była wokół czekania na ostateczne starcie, które miało rozegrać się u podnóży twierdzy Vardal. Po ciężkiej zimie nadeszła wiosna, ale brak było plonów, jak mówi autor książki. Żaden pęd nie wyrósł spod usłanej trupami i przesiąkniętej krwią ziemi. Koniec cytatu. Wraz z początkiem wiosny rozpoczęły się regularne szturmy na twierdzę Vardal. Nadzieją dla oblężonych wojowników była odsiecz wojsk z Wilczego Leża, co dałoby możliwość wzięcia wojsk Myrtany w kleszcze. Przez wiele dni wojska Wilczych Synów odpierały kolejne ataki króla. Jednak wojska Wilczych Synów z czasem zaczęły tracić morale. Ciągły ostrzał, szerząca się zaraza i oblężenie. Wykorzystał to król Maksym, który posłał po Virgilio, arcymaga Kręgu Ognia, który od początku pomagał królowi w kampanii. Wydane zostały rozkazy. Rozkazy, które przepieczętują los wyspy. Oddziały Myrtany szturm za szturmem atakowały bramy Vardal. Fala za falą gwardziści i paladyni szturmowali fortyfikacje Vardal. Gdy z imieniem Innosa na ustach dobiegli do jej bram, niebiosa rozświetliła krwisto-czerwona łuna, a chmury wypluły wstęgi żywego ognia. Na obrońców warowni spadł ognisty deszcz. Deszcz ognia trwał nieprzerwanie 3 doby, choć już po chwili wszelakie zabudowania twierdzy zaczęły po prostu topnieć. Obrońcy, jak i znaczna część atakujących spłonęła w kilka chwil. Do tej pory w okolicach twierdzy Vardal nic nie rośnie. Pozostały tylko zgliszcza i duchy ludzi niegdyś walczących na tej wojnie. W ten sposób wojna na wyspie się zakończyła. Skutki tej wojny możemy doskonale obserwować w grze po dziś dzień. Wyspa od tamtego czasu jest pod rządami Myrtańczyków. Do miasta Cholos zostało dodane słowo Ark oznaczające królewski. Od tamtej pory miasto nosi nazwę Archolos. W niedługim czasie Londram również padło i znalazł się pod okupacją Myrtany. Wszyscy wilczysynowie ukryli się w Wilczym Leżu, jedynej niezdobytej twierdzy. Mag ognia Virgilio za swoje zbrodnie został zabity przez mieszkańców wyspy. Z czasem wynegocjowano pokój, który gwarantuje natywnym mieszkańcom wyspy pewną swobodę. Dlatego też wilczysynowie uniknęli później wojen z królem Myrtany. Przez całkowite zburzenie miasta Archolos na czas odbudowy strefę handlu objęło Silbach. To był czas największego rozwoju tej wsi. Po odbudowie miasta Archolos Silbach straciło dochody z handlu, skupiając się na rybołówstwie i uprawie roli. Przez napływ ludzi z innych wysp i kontynentu do miasta Archolos wszyscy rdzenni mieszkańcy wyspy osiedlili się z czasem w Silbach i kultywowali tradycję wyspiarską, wzmacniając skrywaną w środku, przekazywaną z pokolenia na pokolenie nienawiść do miastowych, gdyż Silbach od początku zarządzane jest i było przez przodków Ramzeja, którego spotkamy podczas trwania Kronik Myrtany. Po wielu latach Wilcze Synowie zebrali grupę 40 wojowników, którzy mieli za zadanie wyruszyć do Vardal i pokonać czające się wewnątrz twierdzy zło. Wszyscy oni zmarli po wkroczeniu na tereny twierdzy. Na terenach twierdzy Vardal nadal straszą duchy i upiory tragicznie zmarłych niegdyś dumnych wojowników. Cały teren Vardal wciąż jest wyjałowiony, a żyjące tam zwierzęta i potwory są przeklęte. I wreszcie, stare wyrządzone krzywdy nigdy nie zostały zapomniane, dlatego też Ulryk wraz z połączonymi siłami Volkera i Ramzeja, gubernatora miasta Silbach, zdecydowali się na rewoltę na wyspie, by raz na zawsze wypędzić Myrtańczyków z wyspy. Jestem wielkim fanem fabuły wykreowanej na potrzeby kronik. Historia, którą przeżywamy, ma cały ściśle powiązany i połączony ze sobą background. Powoduje to, że nasz bohater obserwuje wydarzenia, które tak naprawdę zapoczątkowane zostały dziesiątki lat wstecz. Niechęć mieszkańców Silbach do przybyłych, konflikt gubernatora z Ramzejem, oblężenie Vardal oraz konflikt wilczych synów z miastem. Wszystko to, co widzimy, możemy lepiej poznać w książkach. I to jest potęga historii opowiadanych za pomocą książek w grze.